Czy wiecie, o kim opowiada film Romana Polańskiego pianista? Władysław Szpilman pochodził z Sosnowca, ale większość swego życia spędził w Warszawie. Dziś chcę wam opowiedzieć historię jego losów. Władysław Szpilman urodził się 5 grudnia 1911 roku w Sosnowcu przy ulicy Targowej, podobnie jak Bella Darwi, o której wspominaliśmy w poprzednim filmie. Chłopak już od najmłodszych lat interesował się muzyką, nawet jego nazwisko oznacza w języku niemieckim grajka, wychowywał się w muzykalnej rodzinie. Jego ojciec był skrzypkiem, grał w miejscowym teatrze i orkiestrze teatru polskiego w Katowicach, matka zaś uczyła grę na fortepianie i to ona była pierwszą nauczycielką chłopca. Władysław już w wieku 4 lat potrafił bezbłędnie grać na fortepianie. Miał bardzo dobrą pamięć. Już po pierwszym przeczytaniu nut potrafił odegrać melodię. Naukę rozpoczął w Szkole Męskiej Handlowej w Sosnowcu, ale dość szybko odkryto jego talent. W wieku 16 lat został studentem Warszawskiej Wyższej Szkoły Muzycznej imienia Chopina, a w wieku 20 lat otrzymał stypendium Akademii Muzycznej w Berlinie. Pobierał tam nauki od najlepszych twórców. To tam ujawniły się jego zdolności kompozytorskie. W 1935 roku Władysław Szpilman dostał pracę w Polskim Radiu. W okresie tym skomponował swoje największe przeboje. To wtedy stał się znanym i cenionym artystą. Druga wojna światowa stała się dla niego i jego rodziny okresem cierpienia i walki o życie. Szpilmanowie trafiają do warszawskiego getta w 1940 roku. Tam Władysław starał się utrzymać rodzinę z rodzinem w kawiarniach i salkach koncertowych. Pobyt w getcie wspominał po latach w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Ratował nas głównie fakt, że graliśmy w dzielnicy objętej zakazem wstępu dla żołnierzy niemieckich. Ludzie żyli w wielkiej ciasnocie, wszędzie podnoszyły się wszy. Codziennie widziałem ludzkie zwłoki, wykładane przed domostwa i okrywane gazetami. To były straszne obrazy. Na własne oczy widziałem, jak młody chłopak, który pewnie kilka dni nic nie jadł, usiłował wyrwać jednej z kobiet garnek z zupą. W czasie szarpaniny zupa wylała się a ten młody człowiek rzucił się na ziemi i zaczął wylizywać tę zupę. W 1942 roku jego rodzina trafia do obozu w Treblince, gdzie zostali zamordowani. On sam został uratowany przez żydowskiego policjanta, który znał Szpilmana z gry w kawiarniach. Później pracował jako robotnik budowlany i był ukrywany przez przyjaciół. Pomagali mu również koledzy ze studiów i Polskiego Radia. Po Powstaniu Warszawskim pozostał on w ukryciu. W ruinach miasta znalazł go kapitan Wehrmachtu, Wilm Honsenfeld. On dostarczał kompozytorowi żywności i tym samym uratował jego życie, za co został pośmiertnie odznaczony. Po wojnie Szpilman znów pracował w Polskim Radiu, gdzie szybko został dyrektorem muzycznym. Wówczas stworzył blisko 500 kompozycji. Znalazło się wśród nich wiele przebojów, m.in. Tyle lat nie odda nikt czy autobus czerwony. Autobus czerwony. Przez ulicę mego miasta mknie W 1947 roku stworzył charakterystyczny sygnał Polskiej Kroniki Filmowej. To on zorganizował pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki w Sopocie w 1961 roku. Do lat 80. wystąpił ponad 2000 razy na całym świecie. Władysław Szpilman zmarł 6 lipca 2000 roku w Warszawie. W 2002 roku Roman Polański wyreżyserował film pianista, który powstał na podstawie wspomnień kompozytora. W rolę Władysława wcielił się Adrian Brody, a w sam film otrzymał wiele nagrod, w tym trzy Oscary. Jego postać i twórczość do dziś poruszają wielu ludzi na całym świecie.